Sport współcześnie stanowi jedną z głównych rozrywek. Najwspanialsze obiekty w naszym kraju goszczą dwie dyscypliny – piłkę nożną i żużel. Dziś przedstawiam Wam 10 największych stadionów w Polsce. Miejsce 10. Stadion imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Domowy stadion Zawiszy Bydgoszcz liczy 20 000 miejsc, choć nieoficjalnie rekordowa frekwencja wyniosła 50 000 widzów. To właśnie tam w 1986 roku odbył się mecz towarzyski z Koreą Północną. Miejsce 9. Stadion miejski w Białymstoku znany z tego, że na jego murawie rozgrywa mecze wicemistrz Polski Jagiellonia-Białystok. Widownia liczy ponad 22 000 miejsc. Podczas otwarcia stadionu po modernizacji białostocka drużyna wygrała mecz z Ruchem Chorzów aż 6-0, co było przyczyną dymisji trenera gości. Miejsce 8. Stadion imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie. Pierwszy stadion żużlowy na naszej liście. Własność klubu Unia Leszno. Mieszczący 25 000 widzów obiekt został oddany do użytku w 1977 roku z okazji wizyty w mieście Edwarda Gierka. Miejsce 7. Stadion Wojska Polskiego w Warszawie, arena wielokrotnego mistrza Polski Legii Warszawa. Na terenie stanowiącym część kompleksu, tzw. Agrykoli, rozgrywane są mecze od samych narodzin futbolu w Warszawie. Na obiekcie kolejno swoje mecze rozgrywały Warszawianka Warszawa, Polonia Warszawa i od 1917 roku do dziś Legia Warszawa. Obecnie stadion liczy ponad 30 000 miejsc. Miejsce 6. Stadion miejski imienia Henryka Reymana w Krakowie. Miejsce, w którym mecze rozgrywa Wisła Kraków. Mieszczący 33 000 widzów obiekt gościł m.in. sławną FC Barcelonę w trakcie eliminacji Ligi Mistrzów w 2008 roku. Miejsce 5. Stadion olimpijski we Wrocławiu. Kolejna typowo żużlowa pozycja na liście. Obiekt klubu Sparta-Wrocław oprócz sportów motorowych gościł Igrzyska Sportów Nieolimpijskich w 2017 roku oraz posiada boisko przystosowane do futbolu amerykańskiego, na którym gości jedna z najlepszych drużyn futbolowych w Europie – Panthers-Wrocław. Pojemność stadionu to 35 000 widzów. Miejsce 4. Inea Stadium. Poznańska arena gości dwa kluby – Lecha Poznań oraz Wartę Poznań. Mieszczący 43 000 widzów stadion był organizatorem finału Mistrzostw Europy U19 w piłce nożnej w 2006 roku. Miejsce 3. Podium otwiera nadmorski stadion Energa. Arena o pojemności blisko 44 000 miejsc gości na co dzień Lechię Gdańsk. Obiekt otrzymał wiele nagród, w tym za najlepszy projekt sportowo-turystyczny w Polsce. Miejsce 2. Stadion miejski we Wrocławiu. Jedna z aren Euro 2012 jest stadionem Śląska Wrocław. Widownia zaś jest w stanie pomieścić 45 000 widzów. Obiekt posłużył jako plener do wielu teledysków, między innymi Mój świat bez ciebie, Lady Pank. Miejsce 1. Bez niespodzianek. Największy stadion w Polsce to liczący blisko 60 000 miejsc Stadion Narodowy. Główna arena Euro 2012 oraz Stadion Reprezentacji Polski. Oprócz tego, że obiekt jest największy w Polsce, to jest również najnowocześniejszy w naszym kraju i jeden z najnowocześniejszych w tej części Europy. Na koniec wspomnę o dwóch stadionach, które nie znalazły się na liście, a powinny. Aktualnie są w modernizacji, przez co ich pojemność jest dyskusyjna. Jest to stadion imienia Ernesta Pochla w Zabrzu. Stadion Górnika Zabrze powinien liczyć ponad 30 000 miejsc oraz stadion Śląski Arena Ruchu Chorzów o docelowej pojemności 55 000 miejsc. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!